sobotnie śniadanko i najlepszy majonez na świecie. Dla nas ten jest najlepszy. Jeszcze będzie chlebuś i to tak. Chowałam do tego pudełka tam. Tylko tam będzie musiała dużo odwinąć, bo na początku ona jest brudna. Na wierzchu w tym pudełku. Dużo odwinę. No trzeba będzie tak, żeby było. Biała, żeby była, nie? No witajcie, mamy dzisiaj sobotę, już jest koło południa, jesteśmy po śniadaniu, późno się wstało, znaczy koło dziewiątej, może przed dziewiątą, no późno, nie? No, oczywiście moja fryzura piękna, dzisiaj pójdę do malowania, prawdopodobnie. No, a teraz jestem w kuchni, robię tu zupę na obiad, dzisiaj będzie jednogarkowe, tylko będzie pierwsze danie, tylko zupa. Taka grzybowa, mrożoną taką miałam, chyba Hortex czy coś takiego. No do tego dam chyba ryż. No i tak, dzisiaj starczy. Dzisiaj nigdzie nie idziemy, bo pogoda taka jaka jest, taka brzydka. Znaczy brzydka, tak niezbyt fajnie tam jest, no. W każdym razie dzisiaj siedzę w domu. Gotuję humus, znaczy się pieciorkę na humus. No jeszcze będę śledzie robiła, właśnie je odsączam, ale to te śledzie będą tak na jutro, pojutrze, tak do zjedzenia. No i co tu jeszcze będę robiła? Potem może zrobię pastę z kurkumy, ale to już nie będę pokazywać, bo to już Wam pokazywałam, jak się robi, to by było nudne. A tu co mam takie dziwne? Uuu, jakie wele mi tu stoją. Ach, w domu jest to, może być. No. I to tak, nic takiego znowu się nie dzieje, może potem coś pogadam, coś ciekawego, zobaczymy. No pokażę Wam kiełki rzodkiewki, nie muszę wygadać. Teraz będę przepłukiwać kiełki rzodkiewki, podleję moją rzeżuchę, cebulkę, to zobaczycie. No, to na razie. Idziemy dalej robić. No tak. Nie wiem co tu widać. O. Tak będzie lepiej widać. O, tutaj mam rzodkiewki. Zaraz pójdziemy je płukać.
A tu sobie spryskamy. Tak fajnie tym razem urosła. Tutaj mało światła jest. Zrobimy tak, będzie jaśniej. Taka ładna już jest. Gęściutka ta rzeżucha. Spryskamy ją. Żeby miała wilgoć. I ona się odwróciła w stronę okna tam, to ją teraz obrócę z powrotem w tą stronę, niech się zaś postuje na tamtą. Muszę pod kątem, bo mi nie chce spryskiwać. Spryskać. No chyba starczy tego wilgoci. Tu możemy sobie też, ale to raczej podleję. No i robimy sobie mini szklarenkę. Już dzisiaj myślałam o tym, żeby pomidorki siać. Nie wiem, chyba ziemi w domu nie mam, ani w piwnicy. To w przyszłym tygodniu będę robiła. Chyba że znajdę w piwnicy ziemię, to ten. Zaraz podlejemy tu. Tutaj mam jakieś zioła zeszłego roku, ale nie wiem, trochę je podlewam, ale nie wiem, chyba nic nie wychodzi, to znaczy, że trzeba będzie nowe. Tyle starczy. No to będziemy puchać tę rzeżuchę. I to wszystko. I znowu idzie. Tak powinno się robić dwa razy w ciągu dnia. Przepłukać, żeby to się nie psuło tam, bo jak kiedyś nie płukałam, to mi to zaczęło tam gnić. Była woda, a nie było przepłukiwane na świeżo. I to śmierdziało. No. O. Tak. I to wszystko. Teraz dam to do woreczka. Która to jest godzina koło drugiej i dzwonią tam jakiś pogrzeb albo ślub? Pogrzeb, bo ślubów nie ma teraz. No i daję to na okno. Tu. Tak. I tyle. I jutro już powinny być większe kiełki, pojutrze już pewnie będzie do jedzenia pierwsze kiełki. No a teraz wam pokażę, jak tam jest na dworze. Na dworze dzisiaj tam nie jest zbyt. Wiatr tam jest, teraz akurat nie ma. Przed chwilą był taki dosyć duży podmuch. Takimi podmuchami widziałam jest. Nie wiem, czy tu widać termometr. 5-6 stopni góra. I tak sobie. Nieładnie. No. I nie ma moich lampek. No. Ptaszki jeszcze są. Dobra. Thank you.
jeszcze taki jakby zajączek tyłem siedział, nie? Taki ziemniaczek. No. Tak, ziemniaczki na kluski obieram. No. Już nie ma zajączek. Albo króliczek tych skrzydełek. Już króliczek nie ma skrzydełek. Uszków też. Uszków, uszek. No, jeszcze parę ziemniaków. Tutaj do woreczka sobie zbieram te obierki, bo potem jak będę szła na działkę, to wezmę, to zaniosę na kompostownik. Potem jest lepszy kompost, nie tylko te trawska, to co tam się pozbiera, ale też z domu tam wynoszę różne obierki, skorupki z jajek, bo to też wapno, nie? No, między to dobrze jest zmieszać troszkę papieru, tylko nie z kolorowym drukiem, bo to na pewno dobrze nie robię. No i nie toaletowe. No, tak jak jest jakiś ręcznik papierowy albo coś, bo tam druku tak nie ma, a ja gazet nie kupuję, no to... A te reklamy, co przychodzą, to wszystko jest kolorowe. Kolorowy druk. Tak. I będzie jeszcze trochę, jeszcze kapustę sobie nastawię, ziemniaki nastawię i niech się gotują, żeby potem je przecisnąć. I zobaczymy. Tak mi coś chodzi, żeby dzisiaj dekorację, przynajmniej jeden wianek zrobić. Ale zobaczę. Tak mi się będzie chciało, jak to skończę. Tak. No i już mamy obiad, zupa. Wiki nie lubi ze śmietaną, to będzie miała bez śmietany. Tak. Mamy ze śmietaną. Przesadziłam z tym śmietaną. No ale to będzie od męża. Doleję to do zupy. I idziemy jeść. Potem zapewnie sobie zrobię małe kimonko w fotelu. Niezamierzone, ale jak będę oglądała, jak zjem, to sobie troszkę pooglądam YouTube'a.
Bo na Facebooku ostatnio mało się dzieje. Może tam jakieś filmiki nowe będę na YouTubie, to sobie coś pooglądam, pewnie się kimnę, kawka, a potem będę musiała przecisnąć ziemniaki, znaczy pewnie prędzej się ugotują te ziemniaki, to trzeba będzie je w międzyczasie przecisnąć, żeby było na kluski. Dzieciorka jeszcze trochę będzie gotowa, to niech troszkę wystygnie, potem sobie zrobię ten humus i może ten jeden wianek zrobię, ale to będziecie widzieli później, czy to będę robiła, czy nie. No, a teraz sobie ten filmik, co tu już mam, wrzucę sobie też na laptop, żeby mieć miejsce na komórce. I to tak. No to na razie. To idziemy jeść. No. Przychodzę się pożegnać. Mamy już sobotni wieczór późny. Ja wam nagrałam dzisiaj filmik, jak robię te wianki. Tutaj widać kawałek wianuszka, jak ja to tam robię, ale to będziecie mieli jutro, na następny dzień. Bo ten film byłby, ten vlog by był za długi. To potem się, niektórym się nie podoba, że są takie długie te vlogi, no i że są nudne i potem się tylko ogląda 10 minut filmiku, 1/3 albo jeszcze mniej, także będzie w poniedziałek. No, a dzisiaj mam nadzieję, że to, co tam wam pokazałam, to będziecie zadowoleni, że jest coś oglądać. W sumie nic takiego się nie działo, normalne życie w kuchni, można powiedzieć, w dniu dzisiejszym. Nie wiem, czy wam, jak żeście zareagowali, czy się nie wystraszyliście, jak żeście mnie zobaczyli, jak tam się budzę rano. Mam nadzieję, żeście nie uciekli sprzed ekranu. No. I to tak. No właśnie chciałam tak zacząć, nie śniadaniem, ale jak wstaję z łóżka. No. A jutro będzie następny dzień. Życzę wam miłej niedzieli. Takiego odpoczynku. No. I żebyście fajnie przeżyli w rodzinnym gronie, czy w ogóle w jakimś przyjaznym, fajnym gronie, nie? No a ja już teraz będę za chwilę szła składać filmik. Jeszcze muszę te włosy dzisiaj pofarbować. A to też ta henna musi troszkę pobyć na głowie. Zwłaszcza jak się ma takie siwe odrosty jak moje, nie? No. Zapomniałam jeszcze mięso do marynaty muszę dać, ale to jest chwila, moment i będzie w marynacie mięsko. Kapustę na jutro już mam ugotowaną na balkonie, kluski w lodówce, rosół w lodówce, także... No rosół jeszcze mam z zeszłego tygodnia, ale moja lodówka tak chłodzi, że temu rosołowi się nic nie dzieje. No, a następny rosół dopiero co będę gotować, to w przyszłym tygodniu będę gotowała. I to tak. Humus zrobiłam. Cały ten przed chwilą jadłam. Bo stwierdziłam, że muszę teraz zjeść, żeby potem o północy mi nie dopadło, nie? Takie pudełeczko zrobiłam tego humusu. Z papryką. Paprykowy. Bo my lubimy zwykły paprykowy ten humus. No. Jeśli się tego nie idzie zamknąć. Jest, zamknęło się. Jestem bohaterem domu, bo zamknęłam pudełko. Pójdzie to zaraz do lodówki z powrotem. No i tak, nie zrobiłam czego? Pasty z kurkumy nie zrobiłam. Jakoś nie doszłam do tego, no ale trzy wianki zrobiłam jeszcze na dodatek. Najpierw robiłam je, potem się okazało, że jak już je porozkładałam, że znalazłam jeszcze kwiatki. Ja zawsze coś skubię, zauważam, że ja zawsze coś przy paznokciach, przy palcach skubię. Jak montuję, to dopiero potem widzę, że tu zawsze coś skubię. To takie nerwowe chyba jest, ja nie wiem. No, w każdym razie jak te wianki już porozwieszałam, to potem znalazłam jeszcze te bratki. One mi się zawsze podobały, bo sobie myślałam, że przecież miałam więcej tych kwiatków, tam jeszcze jakieś miałam inne. No i znalazłam jeszcze te. To jeszcze podokładałam, to tak fajnie wypełniło tutaj ten dół. Ale to jutro sobie pooglądacie. Nic nadzwyczajnego to nie jest. Nie jest to żaden taki... No... Nie będzie to taki filmik specjalistyczny, jakby można powiedzieć, bo mi słowo oczywiście uciekło.
To miało być inne słowo. No, ale to jest takie moje te wianuszki, nie? Tak jak ja to tam raz, dwa dokładałam. Ale to o tym będę wam mówiła jutro. No, u nas się zaczynają rekolekcje. Także też jest fajny czas. Lubię taki czas, jak są rekolekcje. Bo zawsze coś jest ktoś inny przychodzi z innych. Nie nasi księża, tylko inni. Że coś, zaś jakaś odmiana, nie? No. I to tak by było. Będę chyba kończyć jednak. Dzisiaj kropka nie przyszła, jak zauważyliście. Bo jej powiedziałam, że jak przyjdzie i będzie mi tu jęczeć, to ją zamknę do łazienki. Bo tylko tam mam drzwi. Bo my tutaj jak wynajmujemy, jeśmy tu przyszli, to tutaj nie było drzwi. Futryny w ogóle są zamaskowane i nie ma drzwi. A Wiki żeśmy dali przesuwne drzwi. Takie harmonikowe, takie. Żeby jednak miała tam coś tak. Się trochę odwróciła, nie? Ale one w sumie tylko dużo one nie dają. Tyle, że nie widać do pokoju. Słychać wszystko i tak jak tak chcę słychać. A jak jest przeciąg, to tak samo wieje, bo one są, nie są szczelne, nie mają takiej futrynki. To po bokach tak ciągnie także. Ale jak się w kuchni gotuje jakieś kapusty czy coś, to może tam mniej ten zapach dochodzi. A miałam sobie jeszcze paznokcie zrobić, ale już chyba dzisiaj nie będę robić. Ja będę szczęśliwa, jak ja złożę te filmiki i włosy pofarbuję, bo tak, nie mogę sobie najpierw pofarbować i w farbie siedzieć i składać, bo mam te słuchawki tak na głowę. No to nie mogę tego mieć, muszę aby w to poskładać. A próbowałam sobie wcześniej poskładać filmik, to co już mam. No ale coś mi smakował ten laptop, on z takim opóźnieniem reagował, myślał ciągle, brak odpowiedzi i ten, także wyłączyłam, bo niech sobie odpocznie. Mam nadzieję, że jak teraz przyjdę, to on będzie już normalnie działał i normalnie wszystko będzie szło dokładać, nie? Dokładać jak dokładać, ale tam trochę powycinać, wiadomo. Zawsze trochę na początku, trochę na końcu, bo jak ja siadam, no to dopiero muszę sobie włączyć tą komórkę, potem dopiero siadam, to ten początek zawsze wycinam, nie? Tak samo jest na końcu. A czasami jakieś głupoty w środku gana, to też trzeba wyciąć. No, żeby nie było za dużo tych głupot. To tak. Co? Chyba to wszystko, bo tak jak mówiłam, że kropki nie ma, za chwilę w końcu to przyjdzie. Dobra. Miłej niedzieli wam życzę, dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie i podajcie dalej, jak zwykle. Miłej niedzieli wam życzę. Bye!